Wyobraź sobie, że czekasz na swój lot numer SK4417 do Oslo. Samolot miał odlecieć o godzinie 14, ale wylot został opóźniony o kwadrans. Masz więcej czasu na dostanie się do bramki numer 22, gdzie odbędzie się odprawa. Widzisz, ile informacji uzyskaliśmy z jednej prostej tabelki. Nie każdy z nas ma okazję codziennie podróżować samolotami, ale komunikacją publiczną jak najbardziej. Oto rozkład jazdy krakowskiego tramwaju linii 11. Być może podróżujesz nim codziennie do szkoły. Jak korzystać z tak zbudowanego rozkładu jazdy? Pewnie domyślasz się, że rozkład jazdy jest tabelą. A każda tabela jest zbudowana z kolumn oraz wierszy. Pozycje ułożone pionowo tworzą kolumnę. Nasza tabela ma cztery kolumny, zatytułowane odpowiednio godzina, dzień powszedni, soboty oraz święta. Pozycje ułożone poziomo tworzą wiersz. Nasza tabela ma kilkanaście wierszy. Spróbujmy teraz odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Powiedzmy, że jest czwartek, godzina 7:10, o której odjeżdża najbliższy tramwaj. Jak myślisz, jak to sprawdzić? W kolumnie zatytułowanej godziny musimy znaleźć odpowiednią godzinę. W naszym przypadku jest to siódma. Teraz poruszamy się w odpowiednim wierszu. Gdzie będziemy szukać czwartku? W dniach powszednich, w sobotach czy w świętach? Oczywiście w dniach powszednich. Wiemy, że tramwaj odjeżdża o 7.18, 7.38 i 7.58. Jako, że mamy 7.10, to najbliższy tramwaj odjeżdża o 7.18. Godziny odjazdów to nie jedyna informacja, jaką możemy odczytać z rozkładu. Przede wszystkim podana jest nazwa przystanku, na którym w danej chwili się znajdujesz. To przystanek Mały Płaszów. Oprócz tego zawarta jest również lista wszystkich przystanków na danej trasie. Często zamieszczane są również dodatkowe informacje, jak objazdy, utrudnienia w ruchu itd. Spróbujmy teraz odpowiedzieć na kolejne pytanie. O której odjeżdża ostatni tramwaj we wtorkowy wieczór? Wtorek to dzień powszedni, więc informacji będziemy szukać w tej kolumnie. Jaką godzinę musimy znaleźć tutaj? Szukamy ostatniej godziny, do której przypisano kurs. To 23. Odczytujemy o której odjeżdżają tramwaje na przecięciu tego wiersza oraz tej kolumny. Widzimy, że ostatni tramwaj we wtorek odjeżdża o 23:17. Jest sobota, godzina 18. Do przystanku Mały Płaszów idziesz 10 minut. O której godzinie będziesz miał najbliższy tramwaj? Skoro wychodzisz o 18, a do przystanku idziesz 10 minut, to będziesz tam o 18.10. Trzeba sprawdzić, jaki tramwaj odjeżdża najbliżej tej godziny. Godzina 18 oraz soboty. Najbliżej 18.10 odjeżdża tramwaj o 18.12. Na ten tramwaj będziesz czekał dwie minuty. Ile przystanków dzieli Cię od przystanku Korona? Tym razem zatrzymaj film i odpowiedz na to pytanie samodzielnie. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Jesteśmy na przystanku Mały Płaszów. Przystanek Korona jest tutaj. Dzieli nas od niego raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 przystanków. Ile minut muszę czekać na najbliższy tramwaj, jeżeli na przystanek przyszedłem w czwartek o 15.30? Na to pytanie również odpowiedz samodzielnie, a potem porównaj swoją odpowiedź z moją. Czwartek to dzień powszedni. Najbliżej 15:30 jest tramwaj o 15:38. W takim razie będę na niego czekał 8 minut. Ile tramwajów odjeżdża w wielkanoc pomiędzy 9 a 11? .00? Ponownie rozwiąż to zadanie samodzielnie. Wielkanoc to święto, dlatego skorzystamy z tej kolumny. Między 9 a 10 odjeżdżają 3 tramwaje. Między 10 a 11 kolejne 3. Dlatego między 9 a 11 odjedzie 6 tramwajów. Po takim ćwiczeniu żaden rozkład jazdy nie będzie Ci straszny. Wyobraź sobie teraz, że poszedłeś na przekąskę do baru szybkiej obsługi. Pamiętaj jednak, że odpowiednie odżywianie to podstawa zdrowego trybu życia. W karcie dań zawarta jest tabela wartości odżywczych. Podobnie jak poprzednia, składa się ona z wierszy oraz z kolumn. Z ilu wierszy składa się ta tabela? Z pięciu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty oraz piąty. A z ilu składa się kolumn? Również z pięciu. To pierwsza kolumna, tutaj druga, odpowiednio trzecia, czwarta i piąta. Tutaj są zamieszczone nazwy produktów podawanych w tej restauracji. Natomiast tutaj wartości odżywcze w 100 gramach tychże produktów. Odpowiednio jest to energia w kilokaloriach, tłuszcze, węglowodany oraz białka. Tłuszcze węglowodane oraz białka podane są w gramach. Który posiłek zawiera najwięcej węglowodanów? Zawartość węglowodanów jest zamieszczona w tej kolumnie. Największa wartość to 36. Sprawdzamy, jakiego produktu dotyczy ta wartość. I okazuje się, że najwięcej węglowodanów zawierają frytki. Co zawiera więcej białka? 100 g sałatki z kurczakiem czy 100 g lodów czekoladowych? Zawartość białka podana jest w tej kolumnie. Wiersz dotyczący sałatki z kurczakiem jest tutaj. Na przecięciu tego wiersza i tej kolumny odczytujemy wartość 9 g. To oznacza, że w 100 gramach sałatki z kurczakiem znajduje się 9 g białka. Wierzch dotyczący lodów czekoladowych jest niżej. Jest tutaj umieszczona wartość 4 gramy. To oznacza, że w 100 gramach lodów czekoladowych znajduje się 4 gramy białka. W takim razie więcej białka znajdziemy w sałatce. Duży hamburger waży 300 gramów. Ile kilokalorii i tłuszczy zawiera taka porcja? Teraz zatrzymaj film. I spróbuj odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Wiemy, że w 100 gramach hamburgera jest zawarte 250 kilokalorii oraz 8 gramów tłuszczy. Żeby policzyć ile kalorii i ile tłuszczy znajduje się w porcji 300 g. należy te wartości pomnożyć przez 3 ponieważ w tabeli mamy podane wartości dla 100 g produktu. Najpierw zajmijmy się kilokaloriami. Wykonujemy działanie. 3 razy 250 kilokalorii daje w rezultacie 750 kilokalorii i teraz tłuszcze: 3 razy 8 g tłuszczy daje w rezultacie 24 g tłuszczy. W takiej porcji znajduje się 750 kcal i 24 g tłuszcze. Aby przedstawić dane w czytelny sposób, często posługujemy się tabelami. Tabele składają się z wierszy oraz kolumn. Wiersze są położone poziomo, a kolumny pionowo. Zobaczyłeś właśnie film z playlisty o porządkowaniu informacji. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.